Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na kolejnym materiale. W dzisiejszym filmie chciałem podjąć temat domowej stacji zasilania, awaryjnej stacji zasilania, tak zwanego Powerboxa. Produktu, który sobie sam zmajstrowałem, sam sobie zrobiłem. Jakkolwiek, jeżeli ktoś nie lubi majsterkować, czy dłubać, czy nie ma po prostu na to czasu, to jak najbardziej takie Powerboxy są do dostania jako produkty gotowe. No, wyglądają na pewno bardziej wypasionie niż moja low-profile'owa skrzynka narzędziowa, ale o tym za chwilę. W związku z tym dzisiejszy materiał będzie bardziej w tematyce przygotowań na trudne czasy, tak zwanego z angielskiego preparingu, które to słowo mocno się u nas przyjęło. I teraz tak, ja wiem, że ja robię ten materiał przed zimą 2022 roku, więc część widzów może mi zarzucić, że poddałem się paranoi, jaką media głównego nurtu nam sugerują, zaszczepiają. Zaszczepiają, tak, dobre słowo. Jednak pragnę uspokoić, że to nie jest u mnie nic nowego. Ja się z paranoją urodziłem, w związku z tym powiedziałbym, że to jest bardziej podtrzymanie nawyków, o coś w tym klimacie. A dla innych osób, które też tą paranoję mają, no to przypominam nam wszystkim, że to, że mamy paranoję, nie oznacza, że nie mamy racji, prawda? A teraz do rzeczy, żeby było konkretnie, czym taka stacja jest. Więc tą stację sobie wykonałem w zamyśle w dwóch celach. Po pierwsze, jako awaryjne, stacjonarne źródło zasilania do domu. A może ja otworzę tą skrzynkę, żeby było bardziej tematycznie. Więc ja tą stację wykonałem sobie do domu w formie stacjonarnego, awaryjnego źródła zasilania na wypadek przede wszystkim dwóch zjawisk, które mogą wystąpić. Byłby to blackout energetyczny bądź tak zwany lockdown energetyczny. Te dwa pojęcia i rozróżnienie pomiędzy nimi wydaje mi się jest kluczowe, żeby dobrze ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia jakiejś awaryjnej sytuacji z przewagą na to prawdopodobieństwo wystąpienia dla jednego z tych pojęć, ale o tym za chwilę, ale to jest bardzo ciekawe, to nie jest oczywiście mój pomysł, ja to też gdzieś usłyszałem. Z drugiej strony, jeżeli już sobie taki powerbox będziemy mieli jako awaryjne źródło zasilania w domu, no to w sumie jak pieniążki już są wydane, chociaż tutaj też nie całkowicie, bo dostałem w prezencie podziękowania za chwilę, pewne elementy, to żeby to się zwracało, to tak zrobiłem, żeby to było na tyle lekkie, żeby też stanowiło przenośne, turystyczne źródło zasilania, taką stację zasilającą. W związku z tym jest tak dobrana pojemność i waga wszystkiego, żeby dało się to przez jedną osobę, przeze mnie albo przez Monikę wziąć za rączkę, wynieść w moim wypadku do lasu, w Moniki wypadku do lasu i na zasiadkę, na nockę, na ryby. W związku z tym wiem, że takim jakimś standardem, jak ludzie sobie sami robią takie stacje, to często jest w okolicach 100 amperogodzin. Ja mam 50 amperogodzin, ponieważ ja pomasowałem u Moniki w Decathlonie akumulator AGM głębokiego rozładowania 100 amperogodzin. To było nie do dźwignięcia przeze mnie, przez Monikę już na pewno, no to nie byłoby zupełnie mobilne. A tak mówię, jest wydana kasa, niech się zwraca, więc niech nie czeka tylko na koniec świata, tylko turystycznie też nam służy. W związku z tym 50 amperogodzin był dla mnie pojemność, to była graniczna waga akumulatora, którą da się w pojedynkę swobodnie przenieść na jakąś odległość. Więc tak, za chwilę przejdziemy sobie już typowo techniczny odcinek, mam nadzieję, że nie będzie długi. Przejdziemy sobie do opisu, jak jest to w środku zrobione. Ja tylko powiem jeszcze podbudowę teoretyczną, dlaczego. Wspomniałem o dwóch pojęciach, mianowicie lockdown energetyczny i blackout energetyczny. Jest duża różnica pomiędzy tym i tak blackoutu bałbym się w dzisiejszych czasach troszkę mniej, ponieważ przez blackout rozumiemy sytuację awaryjną w postaci nagłej awarii systemu zasilania, rzeczy losowej, niespodziewanej, która spowoduje przerwę w dostępie do prądu. Przykładem w Polsce, to oczywiście już przeze mnie nieraz przytaczane, był blackout energetyczny w 2010 roku w Szczecinie, o ile dobrze pamiętam. Tam ciężki śnieg spowodował zerwanie sieci elektrycznej. Mieszkańcy rano się obudzili bez prądu. W wypadku lockdownu obawiam się, że sytuacja jest w dzisiejszych czasach troszkę gorsza, ponieważ za lockdown, przez pojęcie lockdown energetyczny rozumiemy zaplanowane i celowe wyłączenia sieci energetycznej bądź ograniczenia dostępu do prądu przez niektórych odbiorców. No i tutaj niestety niebezpieczeństwo polega na tym, że czynnikiem słabym jest człowiek, a tak przez co rozumiem osoby decyzyjne. O lockdownie energetycznym decyduje człowiek, czyli rządzący, którzy mają sprawczość tego. W związku z tym obawiam się, że za ostatnie kilka lat, jak mamy okazję oglądać dziwne rzeczy robione na dziwnych polach, to że ryzyko decyzji dla nas niekorzystnej podjętej przez
osoby, które mogą tą decyzję podjąć, jest większe niż ryzyko nastąpienia jakiejś awarii, czyli tego blackoutu. Więc skrzynka jest bardziej na lockdown energetyczny, na jakieś dziwne zarządzenia, rozporządzenia związane właśnie z tymi czasami, jakie mamy. Więc mam nadzieję, że starając się być w miarę poprawnym politycznie, nie powiedzieć za dużo, żeby YouTube mnie przez przypadek nie przeciął, to chyba jestem w miarę zrozumiały. Więc przejdźmy sobie przede wszystkim, no co jest najciekawsze, do budowy takiej skrzynki. Jaki jest plan? Wyjdę teraz, zaczniemy od początku całego układu. A, na początku podziękowania, tak, koledze Jarkowi chciałem podziękować, bo dał mi pomysł i w ogóle start na to, żeby to zrobić samemu, czyli dostałem najdroższy układ, bo o kosztach też będę mówił, najdroższy układ dostałem w prezencie, czyli panel, akumulator i regulator do tego dostałem w prezencie. No to podejrzewam, że w suchym w okolicach 600-700 zł mam zaoszczędzone i wystarczyło tylko ten osprzęt i trochę pomysłu, żeby to zbudować. Więc zapraszam na zwiedzanie po tym, jak to wygląda, zapraszam też do zbudowania sobie czegoś takiego, bądź nabycia. A to będę opowiadał już w trakcie pokazywania, nie przedłużajmy, chodźmy. Całość zabawy zaczyna się na balkonie, tutaj mamy początek układu, czyli panel słoneczny. Profesjonalnie niezamontowany, trzyma się grawitacyjnie na lodówce. Z panelu wychodzą dwa przewody i to jest tyle. Następnie przewody trafiają tutaj. Zrobiłem otwór. O, też tutaj powiem jako ciekawostkę. Ja widziałem, jak ludzie takie powerboxy sobie robią i generalnie mają wszystkie przełączniki, wszystko powystawiane na zewnątrz. Rozumiem, że może być wygodniej. Z drugiej strony mi zależało, żeby ta skrzynka nie wyglądała jak milion złotych i po prostu wyglądała jak zwykła narzędziówka, szczególnie jeżeli gdzieś się weźmie turystycznie w teren. Przechodzimy dalej. Może żeby było profesjonalnie, to ja już sobie pozwolę to odpalić. Ciach. O. Po załączeniu tego mamy oświetlenie takie turystyczne z boku. Może nam więc robić za latarkę. Otwieramy środek i teraz tak, po kolei co się dzieje. Kable, przewody z solara trafiają do regulatora prądu. Jest on niezbędny. Ja będę mówił jak do małych dzieci, bo ja jestem małym dzieckiem, ja się nie znam zupełnie na elektryce. Ja do tego długo koncepcyjnie i teoretycznie dochodziłem. Więc będę mówił po prostu tak, że elektrycy to na pewno uznają, że złamałem. Pogwałciłem przynajmniej z premedytacją 100 jakichś zasad kładzenia, układania instalacji. Tak umiałem, tak zrobiłem, nic się nie iskrzy, nic nie dymi, więc ja jestem zadowolony. Dwa kable trafiają z regulatora do pierwszej pary otworów w regulatorze. Wszystkie regulatory mają identyczny układ, więc jakiegokolwiek byście nie kupili, tak to będzie wyglądało. Ten regulator jest rozwiązaniem tańszym. On kosztuje między 40 a 60 zł na wolnym rynku, na wolnym wybiegu. Jest rozwiązaniem tańszym, jakkolwiek jest też rozwiązaniem gorszym. To jest regulatory, mamy dwa typy. Ja mówię po humanistycznemu, ja nie będę się wgłębiał, bo się nie znam. W każdym razie PWR, regulator gorszy, impulsowy. On jakoś tam inaczej te prądy ładuje. Ma gorszą wydajność podczas pochmurnych dni. Dużo lepszym jest MPPT, taki typ regulatora, jakkolwiek no tutaj niestety idziemy od razu w cenę, bo zamiast 60 zł płacimy 260. Mówię pi razy oko, ale przebitka jest 3 do 4 razy na cenie. W każdym razie jest podobno warto na dłużej, jak się planuje w to bawić, to jest warta wymiana na MPPT, ponieważ no to jest 30% sprawności więcej. I jakieś tam lepsze prądy ładowania akumulatora, że ten akumulator jakoś tam dłużej pożyje. Jak mówię, akurat tak mocno się nie znam, ale zaznaczam różnicę, że taka różnica między regulatorami jest. To jest PWR, a poprawniejszy, fajniejszy byłby MPPT. Wchodzą nam tutaj te dwa kable do regulatora i teraz tak, jak podpinamy regulator, najważniejsza zasada, którą mi tutaj też ktoś zdradził, najpierw podpinamy akumulator, dopiero później panel słoneczny, nigdy na odwrót. Jeżeli podpiniemy panel słoneczny i będzie się ładowanie ze słońca, a nie będzie odbioru tego prądu, to swajczymy sobie ten regulator. W związku z tym podpinamy sobie, tutaj wchodzą te dwa kable od solara, wyjście na akumulator, więc tutaj jest też nic nie do pomylenia, mamy opisane plus i minus, o tutaj ładnie widać, i dwa kable od akumulatora trafiają na bezpośrednio na plus akumulatora i na minus akumulatora.
W tym momencie system jest załączony. Ja tutaj tak staram się za dużo nie pokazywać, bo wiem, że te kostki profesjonalnie wyglądają i one mogą być mylące. Na razie to jest bez znaczenia. Po tym, jak mamy tutaj zajęte przez solara, tutaj mamy zajęte przez akumulator, tutaj zajmujemy sprawę odbiornikiem. Odbiornikiem prądu i tutaj pojawia się właśnie przyczyna zastosowania tej kostki, żeby to profesjonalnie wyglądało. To jest nic więcej niż po prostu rozdzielacz prądu na kolejne urządzenia, ponieważ tutaj no wejście do kostki nie jest duże. O, uda mi się to, uda mi się. Zmieszczą się dwa kable, nie więcej, w związku z tym później jest potrzeba rozgałęzienia tego. Obsługa jest banalnie prosta. Tutaj nam pokazuje prąd ładowania, jak ustawiamy sobie prąd ładowania, żeby nie przegrzać układu. Tutaj mamy bieżące napięcie na akumulatorze. Tutaj mamy, co jest ważne, prąd rozładowania poniżej 10,7 V. Układ regulatora, bezpiecznik odetnie zasilanie, żebyśmy nie doprowadzili do głębokiego rozładowania akumulatora. No i co dalej? Mamy dalej odbiorniki. Z tej pary podpinamy plus i minus, też jest normalnie opisane. I w tym wypadku idzie do odbiornika. No, żeby uprościć sprawę, idzie do żarówki. Plus i minus podpinamy po 12 V, pod zasilanie 12 prądu stałego i mamy żaróweczkę. No ja tutaj mam troszkę więcej porobione, więc plus i minus trafia na kostkę elektryczną. I tutaj ta kostka robi za rozdzielacz. Mam zmostkowane plusy z plusami, minusy z minusami. W związku z tym mam kilka wyjść na kilka urządzeń. I w związku z tym tak, no odbiorniki prądu. To jest żaróweczka, żeby w ogóle było wiadomo tutaj w nocy, co się robi. Więc jest żaróweczka. Tutaj, jak wspomniałem, na tym samym zresztą przełączniku mam latareczkę. Ale sercem całości to jest tutaj to gniazdo. To gniazdo robi za serce układu, ponieważ mamy zapalniczka samochodowa. Tutaj mamy dwa porty USB. Żeby nie było trzeba w domu, jak jesteśmy, czy nawet pod namiotem, majstrować cały czas skrzynce, to za kilka groszy w Action można kupić sobie coś, co wpinamy sobie tutaj do gniazda zapalniczki. Jest to kolejny rozdzielacz USB. I możemy z tym sobie iść kilka metrów i gdzieś pod namiotem sobie to położyć. Ta skrzynka nie musi być u nas na wezgłowiu naszej leżanki. Tutaj mamy dodatkowy wskaźnik, tutaj będzie słabo widać, bo mi aparat nie wyostrzy. W każdym razie tutaj mamy też voltomierz i pokazuje, ile amperów daje na wyjściu. I teraz najfajniejsza rzecz jest w tym, a jeżeli idzie o źródło zasilania, to tak, był solar. Jeżeli nie świeci słońce, nie da się tego akumulatora doładować, to ja tutaj również mam prostownik. Jest prostownik, w związku z tym wyjmujemy tutaj sobie z tyłu. Dwa krokodylki, odłączamy ładowanie od solara, zdejmujemy te krokodylki, załączamy te od prostownika. Kilka godzin i akumulator jest naładowany z domu, więc opcje ładowania są dwie. O, tutaj żeby nie być gołosłownym, to w sumie czemu nie pokazać. Odpinamy. W tej chwili regulator jest wyłączony z prądu, nie swajczymy go, nie ma w ogóle połączenia z akumulatorem. I podłączamy sobie. Prostownik jest albo z Lidla, albo z Biedronki, nie pamiętam, automatyczny. Wklikamy tryb ładowania motorowy, nie, na 12, samochodowy akumulator. No i tyle, parę godzin to się naładuje i mamy akumulator pełny. No i oczywiście gadżety, proszę Państwa, gadżety do tego. W jednym z marketów to są fajowe LEDowe, mają pobór niecałe 1,5 W LEDówki. W związku z tym możemy to sobie zamontować albo tutaj na miejscu i nam świeci. Przy poborze 1,5 W to będzie się świeciło chyba z tydzień. Jak wspomniałem, nie wszystko musi być w skrzynce, ponieważ właśnie można sobie to wyprowadzić.
Można to sobie wyprowadzić, gdzieś powiesić dalej i mamy następne źródło światła. No i teraz tak, czy warto robić coś takiego, żeby zasilać sobie dwie lampki na USB? Oczywiście nie, ponieważ jeżeli idzie o domowe oświetlenie, to najfajniejsze jest to, że mam wyprowadzone to tutaj na tą lampę główną. I to może za chwilę od razu pokażę. No i co? I robimy taki scenariusz, że prąd nam odcinają. 220 gaśnie. Jest ciemno. Przez to gniazdko teraz widać, że się właśnie światełko tutaj przydaje, żebyśmy wiedzieli, na co patrzymy. Przez to gniazdko tutaj. Bla, gadżety out. Załączamy sobie nasze gniazda. Zapala nam się ładne, czerwone, awaryjne, żebyśmy wiedzieli, że sytuacja jest niecodzienna. No ale to jako, że jestem gadżeciarzem, no to jak już kupowałem listwę, to czemu nie miała być RGB? O! I mamy zasilanie takie, że w domu jest jasno, światełko świeci. Ja mam to przetestowane, to jest 2,5 metra listwy. Jak się świeci to i to, starcza na około 10 godzin ciągłego świecenia. W domu też jest w miarę jasno, żeby tu za dużo prywaty nie pokazać. Ale mówię, jest to normalnie oświetlenie, teraz mam tylko takie oświetlenie z tej skrzynki. I mówię, mamy światła na jakieś 10-12 godzin. I ostatnim tutaj jeszcze jest odbiorników prądu pożyteczną rzeczą. Tutaj mam latareczkę. I to nie jest kolejne doświetlenie tylko boksa, tylko to jest wyjęta lampka z czołówki. I też jest cały czas pod USB, ale jeżeli chcemy się gdzieś przejść, no bo sytuacja jest awaryjna, nie ma prądu, to jest na szynie, ona się o, i bierzemy ją sobie do ręki i możemy gdzieś z nią powędrować. A jak nie trzeba, to jej tutaj miejsce jest o, tutaj i sobie jest też ładowana w momencie, jak skrzynka chodzi. Kończymy korzystać. Światełko tutaj wyłączamy. I całość jest jak najbardziej do udźwignięcia przez jedną osobę. I możemy brać. Oczywiście ja teraz tego nie wezmę, ponieważ bym wyrwał sobie kable od solara. Jest tutaj na pewno też jeszcze kwestia przetwornicy, którą na pewno ktoś zwrócił uwagę, że nie mam przetwornicy na 220 V. Nie mam celowo. Z mojej filozofii, jak sobie to budowałem, no to uważam, że przy sytuacjach awaryjnych i czasowych wyłączeniach prądu nie muszę zasilać piekarnika, telewizora, którego za bardzo nie mam, czy tam pralki, czy lodówki, że mamy te rozwiązania też wymyślone na mniejszą awaryjną skalę. Więc nie widzę powodu instalowania przetwornicy, która w przypadku nieładowanego akumulatora i tak na długo by nie starczyła i w sumie nic takiego nie da. Najbardziej żywotne rzeczy to naładowanie krótkofalówek, bo mamy telefony, no chyba że sieci popadają, chociaż nie sądzę, więc niech będzie ładowanie telefonów. Ładowanie radia FM, takiego zwykłego, że gdyby faktycznie media nie działały, to sobie możemy takim zwykłym radiem FM posłuchać też, co się tam na świecie dzieje, jakieś komunikaty alarmowe czy coś takiego. No tak to generalnie co? No światło. No i jak wspomniałem, cele turystyczne. No to jest duży powerbank, jak się gdzieś na zlot pojedzie na kilka dni, to o zasilaniu można, o problemie z zasilaniem można zapomnieć, a tak zazwyczaj powerbanki to po dwóch dniach mniej więcej się kończyły. Więc co, nie przedłużając, dziękuję bardzo za uwagę. Temat mnie na tyle zafiksował, że postanowiłem się podzielić. Przepraszam też ewentualnie za głos, ale nie mogę coś dojść ze zdrowiem do ładu. Ale więc zrobię to albo tak, albo nie wiadomo kiedy. No i tyle. Dziękuję w temacie i zapraszam do samodzielnej konstrukcji albo zainteresowania się tematem ogólnie, bo wydaje mi się, że to jest fajne. Jeżeli idzie o koszta, to też warto zwrócić uwagę, że są tanie jakieś... W dzisiejszych czasach słowo tanie jest jakieś takie dziwnie niepasujące. Są tanie tego typu wyroby, ale na to trzeba uważać, ponieważ się okazuje, że w środku takiego powerboxa mamy poszczepiane gumką kilka powerbanków. A takie stacje ładowania profesjonalne, no takie markowe to nazwijmy, czy coś takiego, one lubią kosztować 2-2,5 tysiąca i wyżej, więc wydaje mi się, że jest opcją zrobienie sobie czegoś takiego samodzielnie. No, tyle z mojej uwagi. Dziękuję bardzo i zapraszam do następnego materiału.